Szanowni Państwo, mam zaszczyt przywitać w przepięknych salach pałacu w Nagle Śląskim wszystkich gości przybyłych na nasze dzisiejsze seminarium Wychowanie dla samorządności 15 lat wspólnie. Serdecznie pragniemy przywitać panią minister edukacji narodowej, panią Krystynę Szumilas. Pragniemy również powitać Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach, panią starostę Lucynę Eckert oraz członka Zarządu Powiatu odpowiedzialnego za sprawy edukacji, pana Mariana Szukalskiego. W tym roku przypadają 15 rocznice wielkich wydarzeń. 5 czerwca minęło 15 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie powiatowym. 11 października minęło 15 lat od pierwszych wyborów do rad powiatowych, a 1 stycznia 2014 roku minie 15 lat od wejścia w życie przepisów tworzących trójszczeblowy zasadniczy podział państwa. Powiat tarnogórski stał się organem prowadzącym dla 24 jednostek oświatowych z 56 szkołami, w tym mieliśmy 2 samodzielne liceum kształcące, 13 zespołów szkół, 1 technikum leśne, 2 młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 1 szkołę podstawową specjalną, 2 poradnie pedagogiczno-pedagogiczne, ognisko pracy pozaszkolnej i 1 centrum kształcenia ustawicznego. Szanowni Państwo, 2002 rok. Powstaje powiatowa reprezentacja młodzieży, pierwsze targi edukacyjne, po raz pierwszy zorganizowana licealiada. Są to zawody sportowe, międzyszkolne i ta licealiada trwa do dzisiaj. Proszę Państwa, w 1999 roku, wtedy kiedy rozpoczęła się reforma i kiedy powiat stał się organem prowadzącym, proszę popatrzeć, w szkołach naszych prowadzonych przez powiat tarnogórski kształciło się 11 979 uczniów, w tym 8807 w szkołach dla dzieci i młodzieży i 3169 słuchaczy w szkołach dla dorosłych. Bieżący rok 2013-2014 uczęszcza 5832 uczniów, słuchaczy, w tym 5350 dzieci i młodzieży i 479 dorosłych. A więc taki spadek, stąd też te pewne reorganizacje, które polegały na racjonalizacji sieci szkół. I na ręce Państwa dyrektorów składam serdeczne podziękowania, składam podziękowania dla rodziców i uczniów. No myślę, że jeśli tak dalej, to a wiem, że niektóre powiaty i niektóre również gminy ościenne nam po prostu zazdroszczą. Jeśli jest dobrze, to niech zazdroszczą. Bardzo dziękuję. Jak widać, chociażby z tego krótkiego przeglądu, który przedstawiła pani starosta, widać, że ta samorządność jest bardzo ważna i ta samorządność powoduje, że to, co blisko, potrafimy zorganizować. To właśnie jest idea samorządu terytorialnego, to właśnie jest idea decentralizacji państwa, oddania zadań państwa na niższe szczeble, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Ale to 25-lecie Wolnej Polski, te rocznice, okrągłe rocznice związane z samorządami terytorialnymi, z powstawaniem różnych szczebli samorządu terytorialnego, są taką dobrą okazją do tego, aby popatrzeć, co zmieniło się w naszym kraju właśnie od momentu powstania samorządów terytorialnych. Ja gratuluję powiatowi tarnogórskiemu za taką determinację w dbaniu o edukację, taką determinację w dbaniu o dobre warunki funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Gratuluję pani staroście Radzie Powiatu Tarnogórskiego tego, że najważniejszym zadaniem jest dla was wychowanie młodego pokolenia. W tym roku jubileuszu życzę dalszych sukcesów, a uczniom tarnogórskich szkół, powiatu tarnogórskiego,
życzę również sukcesów w nauce i spełnienia marzeń i determinacji do w dążeniu do ich spełnienia.